Niechaj Cię uwielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Twoje.
swoich na terenie Jerozolimy. Potem stał się przecież świętym Pawłem. Bogu bluźni, ktoś żyje tak, jakby Boga nie było. Tu jest Matka Najświętsza, można jej te sprawy przedstawiać. I ufać, ufać, że Pan Bóg ma względem nas najlepszy plan. W życiu właśnie przez te różne kłopoty, nawet przez te krzyże, objawia się wola Boża w moim życiu, że Pan Bóg w ten sposób mnie prowadzi. Może gdyby nie było tych łez, nie było tych krzyży, może by Ciebie tu dzisiaj nie było, bo byś zapomniał, zapomniała o Panu Bogu, bo by Ci było za dobrze. Więc, a taka jest niestety ekonomia naszego ludzkiego myślenia, jak jest dobrze, wszystko... zaraza i masowo przywozili chorych, chorzy ten krzyż całowali i dlatego jest taki, przepraszam za wyrażenie, zlizany. Do tej pory ludzie przychodzą i dotykają szyby, bo wiadomo, że krzyża nie da się dotknąć ze względu na to, że jest tak bardzo cenny, tak bardzo zabytkowy i tak bardzo cudowny. Tu są dwie postacie. Świątynia, to przy okazji powiem, budowano bardzo krótko. Budowano tylko 10 lat, a wybudował ją Łukasz Opaliński i jego żona Anna Opalińska. Budowano tylko 10 lat, no wiadomo, że się zmobilizowali. Świątynia od 1618 do 1628. Świątynia mieści 5 tysięcy ludzi, a więc ogromna, nie będę tu mówił tych rozmiarów, bo nasi bracia postanowili, żeby cała świątynia była wykonana w stylu barokowym. Niektóre tylko przedmioty są wykonane w innym stylu, to ja na nie zwrócę uwagę. I tu mamy typowo dwie rzeźby barokowe. To jest taki głupi powiedzmy, ale ważne dla nas. To jest kapłan Melchizedek, bo baron, proszę Państwa, Kościół miał różne style, zresztą jesteście profesorami. I barokowy to jest taki już XVII-wieczny. Barok sekują dwie sprawy. Jedna to jak najwięcej złota, prawdziwego złota, a druga sprawa jak najwięcej akcji. Dlatego spotkacie tu setki rzeźb, figur, które nie stoją spokojnie, ale są w akcji. I to nam rzeszy wyprowadzili na niewolę egipskiej, na żydowskiej. Pisa z napisem po hebrajsku, ale trzeba, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, to naprawdę podziwu godne, że jest tam tysiące kartek rzucają do tego sarkofagu. A to są stworzy bardzo. Idziemy teraz na to centrum bazyliki. Proszę Państwa, bardzo dużo złota, cały w złocie, cały w złocie, prawdziwe złoto, takie jak wy macie kolczyki, pierścionki, obrączki, naszyjniki. I bardzo dużo świętych, zwłaszcza u góry. Jest to taka mieszanina aniołów i świętych. Te świętych nie wyliczamy, ale te cztery postacie to wyliczamy. Święty Franciszek z Asyżu, w prostej linii Święty Bonaventura, to są wszystko franciszkanie.
Po prawej stronie ten biskup, to jest arcybiskup Tuluzy, święty Ludwik i święty Bernardes ze Sieny. W środku ogromny obraz przedstawiający zwiastowanie pańskie, w środku ołtarza. Tu patrzcie, panie, w środku ołtarza, więc nie będę opisywał, bo jest tak klarowny obraz. Proszę państwa, dlaczego polski? Bo odbiega od tego renesansu europejskiego. Nazywany też manieryzm albo renesans lubelski. Też tak mówią na tego rodzaju renesans. Takim zawołaniem zakonników to było ora et labora. Módl się i pracuj. Dali kilka godzin dziennie, a nawet w nocy. Ja jestem bardzo starym zakonnikiem. Ja wstąpiłem do zakonu w 1949 roku. To jeszcze pamiętam te czasy, kiedy tu odmawialiśmy te modły. Ten renesans, proszę państwa, te ozdoby, to jest ten manieryzm jak gdyby, to głównym elementem dekoracyjnym to są głowy. Głowy ludzi i aniołów. I to bardzo jest uwidocznione. Są to głowy niewiast, aniołów i niewiast XVII-wiecznych, wykonanych przez naszych braci zakonnych, wyraźnie podkreślona, czyli wprowadzenie kontrastowego gatunku drewna. Na podrodze odmawiali zakonnicem Miseracionum duarum dele iniquitatem meam, ambrus lava mea iniquitatem mea, eda peccato meum unda me. I do tych ław wchodzili i tu kilka godzin. Proszę państwa, dziś jestem zdrowa, że mi się cztery godziny. Jeszcze nieraz już godzina późna wieczorem. Niektóre są 15 wieku nawet, pisane ręcznie, 40 kg, także to jak gdyby modlitewnik, a liber cancellare jak gdyby śpiewnik. I na tym pulpicie ta księga była, wisiała lampka oliwna w nocy i lektor. Takie ogromne muzeum. Tak już tu jesteśmy, spójrzcie państwo na ten obraz. Te malowidła mają 250 lat, a wyglądają jakby wczoraj były namalowane. A dlaczego takie świeże to malowidło? Bo to są freski na świeżym tynku i te farby wsiąkały. Trzeba było tam troszkę przeczyścić, to się nie uszkodzi obrazu. Te malowidła na środku to są tak zwane lunety. Lunety, czyli są to obrazy, które mają na celu podniesienie sklepienia. Oczywiście złudzenie, ale to jest udane. Jak się dobrze wpatrzymy na te filarki, namalować filar na płaszczyźnie, to jest rzeczywiście cud świata. O. To wprowadzamy. Basylica znajduje się w 20. Czy nasi bracia nie tylko wykonywali te ołtarze tak starannie w tym stylu barokowym, ale jeszcze malowali po bokach, na ścianach obrazy przedstawiające bardzo dużo tych obrazów przedstawiających dla świętego Antoniego. Tu mamy ambonę. Piesko, podtrzymuje ją anioł. Galeria Ewangelistów i podtrzymuje tutaj rzeczywiście Kalwini. Dlatego nasi bracia powiedzieli, musimy dać to, że polska Polonia sensem idei. Polska jest zawsze wierna sensemu Kalwinistów.
potem idą pod okno i dalej, 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 aż kończą się na tym filarze. Jest to instrument bardzo wielki. Proszę sobie wyobrazić, że tu jest 6 tysięcy piszczałek, a więc ogromny. Dawniej organy bardzo rzadko grały w całości. Grały tylko część. Część organów grało, a inne po prostu nie było powietrza. Dlatego, ale jeżeli przyjechał król albo przyjechał hrabia Potocki, to on tam z pustą kopertą nie przyjechał do klasztoru, to wtedy szukano mężczyzn, przynajmniej 10, do wtłaczania powietrza. I ci mężczyźni właśnie wtłaczali powietrze, wtedy organy grały forte, czyli bardzo mocno. Piszczałki są jedne malutkie, takie jak tu widzimy, średniej wielkości, jakby na tych filarach, i bardzo wielkie, tam na zapryczu. Te wielkie piszczałki mają 12 metrów wysokości. Na tym że Hercules ma aż tabola zakryć. I właśnie jest to biblijny Samson. Samson miał bardzo wielką siłę, w jednej barce zabił 1000 ludzi sam. I nie wiedzieli, gdzie ta siła liczy się w Samsonie. I wiecie, że gdzie diabeł nie może, czy wiecie, kogo pośle. I jedna niewiasta zbliżyła się do Samsona i wykradła od niego tajemnicę tej wielkiej siły. Samson przyznał się, że jego siła jest we włosach, podstępnie obcięto mu włosy i Samson stracił całkowicie siłę, był bardzo słabym i od tej pory zaczęli znęcać się nad nim. Był zbliżamy się do cudownego obrazu Matki Bożej. Objawiła się Matka Boża, bo bardzo rozpęściano. Bernadzyni upodobali taką tablicę, właśnie z to tragedii dawnych. Promemoria to pamiętała, bo jak pewna wojewódzki i religią są wiosną promisją. Poświęca się obraz malował bardzo długo, nawet zarzucali mu, dlaczego tak długo maluje. A on powiedział, że więcej się modli, aniżeli maluje. I powstaje przepiękny obraz, przepiękne dzieło, arcydzieło sztuki Matki Bożej Łaskawej. Wzór wziął z Rzymu, od Matki Bożej Śnieżnej, z Via Merulana w Rzymie. Jest Matka Boża Śnieżna i tam właśnie wziął wzór ksiądz Erasm. Kiedy przyniesiono obraz do kościoła, obraz zasłynął jako cudowny. Do tego stopnia nasi bracia przeżywali te cuda, te świadectwa, jakie ludzie składali, bo to świadectwa są, że powstały księgi pisane po łacinie, zresztą innego języka, nie wiem, księgi Liber Miraculorum. Miraculum po łacinie znaczy cud, a Liber Miraculorum księga cudów. Do tego stopnia, że nasi bracia nie tylko spisywali te cudowne znaki, ale też malowali obrazy. To w ogóle tu jest muzeum i na korytarzach klasztornych jest wiele obrazów przedstawiających. Ponieważ te cuda były bardzo liczne, nasi bracia postanowili starać się o koronację. Koronacja nastąpiła w 1752 i zrobili ten ołtarz, przepiękny zresztą. Ołtarz przedstawia rodzinę Matki Bożej. Tu z nami pani Ania. Jest. No to macie swoją patronkę, tu schowana święta Anna. No, kiedyś tu Niemców oprowadzałem i mówię, das ist heilige Anna, das ist groß. Nie jest najświętszej Marii Panny.
Rzadko spotykany święty Joachim. Rzadko spotykana postać. No, nie wiem, czy widzieliście kiedyś obraz świętego Joachima. I święta Elżbieta z tymi słynnym napisem Benedicta tu in mulieribus, błogosławionaś ty między niewiastami. I proszę Państwa, te korony to są relikwie. Te korony święty Jan Paweł II. Także cieszymy się bardzo, bo to są relikwie. A nałożone zostały w 1984 roku. Polska. Wtedy mogli drzewa brać wiecieli i na zewnątrz palili ogniska. Taki był też dla omiedziano. To tak mówię Wam, że to też jest ważne. Bardzo ważny jest dach, bo wiadomo, jak ten mówi, pierwsza to jest czapka, żeby zabezpieczyć przed. Dziwia się, bo to jest bardzo ubogi rejon. Leżańsk liczy 13 tysięcy, a nasza parafia 4 tysiące.